czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Przegląd Darmowych Gier. Dzisiaj bierzemy na warsztat PlanetSide 2, czyli jedyny słuszny MMO FPS na rynku. Po tym wypowiedzianym przed chwilą zdaniu można właściwie wywnioskować dwie rzeczy. Po pierwsze, nie zamierzam być w tym materiale w żaden sposób obiektywny. Naprawdę, tyle godzin ile przegrałem w PlanetSide'a i naprawdę tyle pozytywnych emocji, jakie z tymi godzinami rozgrywki się wiązały, no nie pozwalają mi, że tak powiem, zachować jakiegoś tam super obiektywizmu, ale no, mam nadzieję, że i tak mimo to jakoś ten odcinek przeglądu będzie dla was pomocny. Po drugie jednak, nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście PlanetSide na rynku ogólnie gier MMO FPS, o ile w ogóle można mówić czymś takim jak rynek gier MMO FPS, jest swego rodzaju wyjątkiem. No wklepcie sobie chociażby wyszukiwarkę MMO FPS, bo tak będę powtarzał w kółko tą frazę. Wklepcie sobie to w internet i zobaczcie, co wam wyskoczy. Jakieś Destiny 2, czasami jakieś Call of Duty, zależy jeszcze właśnie od okoliczności, ale no właśnie większość gier, które nazywa się właśnie tym tytułem, rzeczywiście nijak nie przypominają PlanetSide'a. Tutaj mamy rzeczywiście masowe starcia, rzeczywiście na ogromnym obszarze spotyka się naprawdę bardzo wielu graczy i właśnie to świadczy, a właściwie to tak jakby potwierdza moje słowa, że jest to jedyny słuszny MMO FPS na rynku. Ale zacznijmy właściwie od początku. PlanetSide 2, jak przystało na typową grę multiplayer, zasadniczo nie ma fabuły, aczkolwiek no, pewne elementy fabularne się pojawiają i właściwie na nich opiera się rozgrywka. Mianowicie no, wszystko dzieje się tak jakby, o właśnie nawet mamy 2643 rok. No właśnie, pierwsza kolonia została stworzona na świecie Auraxis. Ale zasadniczo, no, czyli mamy przyszłość, mówiąc krótko. Wszystko zaczęło się od tego, że w Układzie Słonecznym pojawiła się jakaś anomalia, która okazała się portalem do innej galaktyki, czy coś w tym stylu. Wyruszyła ekspedycja, ileś tam okrętów. I no właśnie tam doszło później do, na tych okrętach, do podziałów na trzy frakcje. W każdym razie został znaleziony świat Auraxis, na którym wszystko się rozgrywa. Posiada on cztery tak jakby główne kontynenty, czyli Amerish, Indar, Hossin i Esamir. Przy czym każdy z kontynentów, oczywiście na każdym z kontynentów można grać, chociaż to zależy od czasu, bo no jak widzicie tutaj trzy z nich są w tym momencie zamknięte, jest tylko jeden otwarty, także no, no na te trzy na razie nie da się zalogować, ale no ogólnie grać na każdym można. Rzecz w tym, że każdy jest tak jakby zupełnie inny. Amerysz to taki bardziej zalesiony, takie zalesione tereny, rzeki i tak dalej. Indar to no taki czysto pustynny, Hossin to taka dżungla i to taka tropikalna dżungla. O ile są jakieś inne dżungle, nieważne w każdym razie. Esamir z kolei to taki najbardziej wysunięty na północ, tam jest sporo śniegu, lodu i tak dalej. No i zasadniczo właśnie wszystko dzieje się na tych czterech kontynentach. Przy czym, okej, weźmy sobie Amerish, skoro jest otwarty. Każdy kontynent składa się z kolei z określonej ilości baz. Jak widzicie, już tutaj mamy, dzięki tym kolorom już widzimy właśnie ten podział, jaki się ujawnia w PlanetSide, jeżeli chodzi o frakcje. Mamy fioletowych, czyli Ivanu. Mamy niebieskich, czyli NC, czyli New Conglomerate, czyli nie wiem, nowy konglomerat, coś w tym stylu. No i TR, czyli czerwonych, Terran Republic. Jeżeli chodzi o klimat tych frakcji, to Terranie to jest taka no niby republika, ale mają imperatora na czele, to jest takie tacy ruscy, że tak powiem, tacy ruscy, tylko że w świecie science fiction. NC to, jak ktoś napisał, kosmiczni kowboje, właśnie. Ktoś napisał gdzieś w necie. No i to jest właśnie, to są rebelianci zasadniczo. Terranie to jest tak jakby no, ta frakcja główna Imperium, która była na początku tak jakby. Później odłączyło się NC, czyli właśnie ci rebelianci, coś w tym stylu. No i na koniec mamy Vanu, czyli taką quasi-religijną, trochę taką sekciarską grupę jakby, która czci tak jakby w pewnym sensie technologię obcych. Czyli oni są bardziej zaawansowani technologicznie, są tacy bardziej obcy w cudzysłowie, nie? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o frakcje, ponieważ no, fabuła nie zdradza nam tutaj żadnych tam dodatkowych elementów. Oczywiście w necie możemy coś wyczytać, ale to nijak nie jest istotne. Istotne jest po prostu to, żeby złapać sprzęt w Warp Gate, w którym właśnie w tym momencie się znajdujemy. Każda z frakcji ma bowiem na każdym kontynencie jest jeden Warp Gate określonej frakcji. Złapać sprzęt, nie wiem, coś latającego, ewentualnie nacisnąć I, żeby automatycznie dołączyło nas do kombatu. No i oczywiście lecieć i walczyć.
No i właściwie tyle. No. Jak widzicie, mamy tutaj linie, mamy określone sektory, te oznaczone na czarno. I o to właśnie chodzi, że mamy zajmować określone sektory. Tutaj miga takie coś czerwonego, to się nazywa alert. Tutaj są jeszcze punkty, ale to jest naprawdę rozbudowana kwestia. Ja sam w tym momencie prawdopodobnie, bo miałem przerwę od Planetside'a i prawdopodobnie już nie byłbym w stanie stwierdzić, za co konkretnie te punkty się zdobywa. Nawet nie mogę na to kliknąć, widzę, że w tym momencie. Kiedyś to było klikalne chyba. Także tak, no ale no można naprawdę za różne rzeczy punkty zdobywać. Widzę też, że nie ma za bardzo takich budowalnych elementów, które również punkty zdobywały. No w każdym razie, za ilość za uzyskane obszary punkciki nalatują. Jeżeli wygramy alert, czyli pod koniec tego alertu będziemy mieli najwięcej obszarów, również punkciki nalatują. No i oczywiście za różne inne określone działania. Aczkolwiek no główna kwestia to właśnie zajmowanie tych kolejnych terytoriów. Przy czym warto zwrócić uwagę, że tutaj są takie określone terytoria, które są tak jakby większe niż te zwykłe bazy, czyli mamy Biolab, mamy Techplanty i mamy Ampstation. Ich zajęcie dodaje tak jakby jakieś pewne bonusy dla całej frakcji, czyli na przykład są tańsze pojazdy, których możemy używać, no bo oczywiście zapomniałem o tym wspomnieć, że tutaj nie walczymy tylko na piechotę, możemy grać lataczami, możemy kupować czołgi i tak dalej, także jest tego naprawdę sporo. No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o główną mapę. Takie no, całkowite podstawy, że tak powiem. No gra jest naprawdę rozbudowana, ale myślę, że już po tym, co powiedziałem, możemy spokojnie przejść dalej i zająć się klasami postaci. W porządku. Jeżeli chodzi o klasy postaci, to każda frakcja tutaj ma sytuację dokładnie identyczną. Każda ma dostęp do 6 takich samych klas postaci. Pierwsza klasa to infiltrator. Każda klasa różni się tak jakby umiejętnościami specjalnymi, ewentualnie przedmiotami, które może nosić, uzbrojeniem, jakie może wykorzystywać i tak dalej. Infiltrator to taka jednostka no, do infiltrowania ściśle. Ma kamuflaż, który właściwie mogę zaprezentować wam, jak mniej więcej działa. Podejdziemy sobie tutaj, weźmiemy infiltratora, jak klikniemy F, bo pod F są wszystkie umiejętności, to jesteśmy tacy, no, można powiedzieć, w pewnym sensie niewidzialni. Oczywiście, no, widoczność pewna jest, można dostrzec tego infiltratora, jeżeli się przemieszcza, ale jednak, no, w dalszym ciągu, no, że tak powiem, no, jego widoczność jest mocno ograniczona. Można naprawdę przemykać między oddziałami nieprzyjaciela. No, różne są rodzaje tego kamuflażu, przy czym no, niektóre pozwalają na noszenie pierwszej broni, a niektóre nie. Infiltrator jako jedyny może używać snajperek, także no, to jest też taka dodatkowa rzecz, że on jest nie tylko kamufluje się, to jeszcze strzela ze snajperek. Dobra, Light Assault to jest kolejna klasa, tylko że jego specjalną umiejętnością jest plecak odrzutowy. Może się, mówiąc krótko, wzbijać w powietrze i tutaj ponownie jest kilka rodzajów tych plecaków odrzutowych. Ponadto infiltrator ma taką trzecią broń, czyli taką no, jakby granatnik, wyrzutnie rakiet, coś w tym stylu. No i przy okazji może podkładać C4, jeżeli oczywiście je ma wykupione. No i tyle. Flashbangi może rzucać. No jest sporo elementów, które rozróżniają różne klasy, ale to jest zasadnicza kwestia. On może latać, mówiąc krótko, no i ma tam trochę rzeczy, które pozwalają mu niszczyć pojazdy. Combat Medic. To jest gość, który służy do wskrzeszania. Ma taki pistolecik, który nie tylko leczy, no oczywiście nie mamy tutaj kogo leczyć, ale jeżeli podejdziemy do kogoś, kto jest ranny, naciśniemy lewym, to możemy go leczyć. Jeżeli podejdziemy do kogoś, kto jest tak jakby zabity, możemy go prawym przyciskiem wskrzesić. I tak to właśnie wygląda, do tego głównie służy medyk. On ma dostęp do Assault Rifle, to jest taka klasa karabinów specyficzna, właśnie dostępna jedynie medykowi. To jest coś pomiędzy ciężkim a lekkim karabinem. Dalej, inżynier. Jego zadaniem jest przede wszystkim naprawianie pojazdów. Może dzięki temu pistolecikowi podejść do pojazdu i go naprawiać. Przy okazji, bardzo ważną funkcją, jaką spełnia inżynier, to, że może przenosić miny przeciwko czołgowym, przeciwko piechotne, C4, tylko że on może nosić tego więcej. No i przy okazji pod F rozrzuca amunicję właśnie i jeszcze pod piąteczką może postawić taką wieżyczkę. Przy czym no, on również ma różne rodzaje wieżyczek. Aha. Dobra, zaraz zginiemy. Okej, okay. Właśnie przegraliśmy Amerish. Dlatego przeskoczymy sobie na Esamir. Właśnie, alert się zakończył. Jedna frakcja wygrała tak jakby walkę o Amerish. Ten kontynent został zamknięty, otworzył się inny. No i jedziemy jeszcze raz, że tak powiem. Także ta wojna trwa w nieskończoność. Ale przejdźmy do naszych postaci. Mamy inżyniera omówionego Heavy Assault. To jest jednostka, która służy przede wszystkim do walki. Jego specjalna umiejętność to taka tarcza, która no, zwiększa tak jakby jego wyporność, że tak powiem. Po prostu jest takim no, typowym tankiem. Ma do tego dostęp do klasy karabinów LMG, czyli do takich ciężkich karabinów maszynowych. Poza tym ma wyrzutnię rakiet na trójce.
Oczywiście jesteśmy w Warp Gate, więc swoim nie zadajemy damage'a. Patrzcie, ile ludzi tu się zrespiło. Kontynent się zamknął, patrzcie, ile ludzi grało podczas tamtej bitwy, nie? No i zaraz tu będzie jeszcze więcej, już biorą pojazdy i tak dalej. W każdym razie, no, to jest taki typowy gość do rąbania, nie? Może sobie wykupywać medical kit, ale to może każdy teoretycznie. Rzecz w tym, że nie na każdym to się opłaca, bo te leczące rzeczy, na przykład na infiltratorze możemy za to wsadzić spotery, na inżynierze możemy za to wsadzić ładunki wybuchowe. Więc no, to się opłaca przede wszystkim na właśnie Heavy Assault. On jest typem do, po prostu do walki w zwarciu. Ostatnia klasa to Max i tutaj mamy trochę inną sytuację, bo za jego pomocą, nim nie możemy się zrespić. Jego możemy tylko wyciągnąć właśnie z tych takich tych konsol jakby. I jego wykupienie kosztuje 450 tych nanajtów, czyli tych punktów, za które kupujemy również pojazdy. No i Max to jest już typowy taki gościu do rąbania. Rzecz w tym, że jeżeli on jest bardzo wolny, mało zwrotny, więc jeżeli dostanie z rakietnicy, to no cóż, niewiele tam z niego można zbierać, więc warto, żeby inżynier jakiś biegał po prostu. On jest taki do szturmów, nie? Jeżeli są duże walki, to często bierze się tam po 5 maxów i rzuca się ich do przodu, żeby oni się wbili właśnie do jakiegoś budynku, zebrali na siebie damage i żeby cała reszta piechoty wbiła się za nimi. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jednostki. Teraz kolejna kwestia to pojazdy. No i tutaj właściwie nie będę się skupiał na tym jakoś szczególnie intensywnie, bo pojazdy to jest tak jakby kwestia opcjonalna. Tutaj nie musimy tego w ogóle wyciągać. Najważniejszy pojazd moim zdaniem to Sanderer. Ja tu mam skiny jeszcze dodane jakieś, ale to jest pojazd, który możemy rozstawić i będzie służył jako taki przenośny spawn point dla innych graczy. Ich używanie jest bardzo istotne przy tam szturmowaniu czegokolwiek, bo dzięki niemu, jak szturmujemy bazę, to nie będziemy się respić później w bazie, która jest dalej, jechać przez kawał drogi, tylko będziemy się respić bezpośrednio na Sandererze. No i to jest oczywiście bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby tych Sandererów używać. No dalej mamy Lightninga, czyli taki lekki czołg, Vanguarda, czyli taki ciężki czołg. Przy czym tu, jeżeli chodzi o pojazdy, to pojawiają się takie pojazdy klasowe, czyli no tu przy NC będzie Vanguard, przy Vanu będzie Magrider. Czyli taki no, taki unoszący się w powietrzu, że tak powiem, czołg, a Prowler będzie przy TR. No i każdy, różnie, po prostu są różne zupełnie jednostki od siebie, nie? Poza tym możemy wyciągać oczywiście jednostki latające. Tu widzimy jedną, która się unosi w powietrzu, największa. River, to jest zwykły myśliwiec, on służy do no, po prostu walk w powietrzu. Valkyria, to jest taki mały transportowiec, on jest bardzo podatny na ostrzał, słabo bije się w zwarciu, ma stosunkowo niewielką ładowność, ale jeżeli chcemy się przemieścić jakimś niewielkim oddziałem, to jest całkiem do tego skuteczny. Liberator to taki gunship, że tak powiem, taka korweta czy coś. On ma naprawdę dużo stanowisk artyleryjskich, tam mogą chyba 4 osoby wejść do niego, gdzie jedna pilotuje, reszta strzela, także to jest całkiem fajna sprawa. No i Galaxy, ostatnio oczywiście, dużo stanowisk artyleryjskich, twarde dziadostwo, ale to służy przede wszystkim do przemieszczania, ma dużą ładowność. Można tutaj zmieścić naprawdę sporo ludzi, chyba 12 czy tam 10 osób. Także tutaj już cały skład spokojnie się zmieści. Jeden pluton to 4 takie galaksy się bierze i się zrzuca właśnie. I z niego można robić właśnie zrzuty. Służy też jako latający spawn point dla plutonu czy tam dla oddziału. No i tak to wygląda. No i szczerze mówiąc, to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te czysto techniczne rzeczy, jeżeli chodzi o grę w Planetside'a. Oczywiście można grać solo, można dołączać do oddziałów. Zerknijmy na mapę. O właśnie, to jest nowa rzecz, że dopiero niedługo się zacznie walka i w tym momencie są tylko odblokowane takie ścieżki do środka. I dopiero za chwilę odblokuje się cały kontynent. Zanim się, znaczy to pewnie służy temu, żeby nie było ninja capów, nie? Czyli kto, no bo na początku było tak zawsze, że kto szybciej się zrespił, leciał do bazy, szybko zajmował bazę i już była jakaś przewaga, bo już była zajęta baza, nie? A ci, co zrespili się trochę później, no to trochę trwało, no, to zajmowanie. Znaczy nie, w sensie, no już przychodzili tak jakby na gotowe, już często mieli straconych sporo baz i musieli, no wszystko, odkuwać się, mówiąc krótko. A teraz to jest już trochę zmienione, bo wszystko tak jakby w jednym środkowym punkcie się zamyka, nie? I to ciężko to zająć na samym początku, trzeba czekać, aż cała ekipa się zrespi. Dobra, w każdym razie, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o takie czysto techniczne rzeczy. Oczywiście Planetside 2 ma też swoje wady i właściwie jedną z tych wad widzieliście na samym początku, jak mówiłem wam o tych kontynentach. 3 były zamknięte, 1 otwarty, nie? I to się zdarza stosunkowo często. Przepraszam. Ale
Jeszcze niedawno tak nie było. Ostatnio było, znaczy jak ja zakończyłem, że tak powiem, przygodę z Planetside'em na dłuższy czas, to sytuacja wyglądała tak, że były otwarte kontynenty dwa były zwykle zamknięte. Czasami chyba nawet się zdarzały, że były otwarte trzy kontynenty. Dlaczego zamknęli ten drugi? Mianowicie dlatego, że no, było mało graczy. I naprawdę jak się grało na tym drugim, to często dochodziło do takich naprawdę na dużych mapach, czy tam no, na dużych tych bazach, w tych dużych bazach, toczyło się często walki jeden na jeden. No i mi się to podobało, szczerze mówiąc. Naprawdę było fajnie, jak jeden kontynent był otwarty, był taki mniej zaludniony, a drugi był taki stricte pod teamfight. Aczkolwiek no, twórcy ostatecznie doszli do wniosku, że, no, że jednak zamknął jeden z tych dwóch kontynentów otwartych, zostanie tylko jeden otwarty. No i często jest tak, że no, wchodzimy do gry, patrzymy, o kurde, no teraz nie wiem, Esamir, jeżeli nie lubimy Esamiru, no to nie, dobra, darujemy sobie. Czy Hoshinu dużo ludzi nie lubi, no to jeżeli wejdą, zobaczą, kurde, Hoshin, no to jednak sobie darują, nie? No i to jest na pewno jedna wada, która jednak no, świadczy o tym, że gra jest po prostu, no ma już swoje lata. Nie chcę powiedzieć, że stara, ale no naprawdę ma już swoje lata. No mimo, no patrzcie na to, to wygląda naprawdę fajnie, nie? I wszystkie te wystrzały, wszystkie te eksplozje, każdy ten pojazd jest obsadzony przez graczy, także no, to jest naprawdę... Planetside jest genialny, moim skromnym zdaniem jest genialny, no ale oczywiście no ma swoje lata. Daybreak Company, czyli no, twórcy gry, ci, którzy odpowiadają chociażby za H1Z1, no... W pewnym momencie Planetside odpuścili, przynajmniej tak było mówione w środowisku graczy. Jak H1Z1 zaczęło się robić popularne, ten tryb Battle Royale, no to wtedy Planetside tak trochę został odpuszczony. No teraz myślę, że ze względu na PUBG'a i Fortnite'a, no H1Z1 trochę zaczyna przymierać, no i Planetside może wraca nieco do łask, ale to w dalszym ciągu, no gra ma już swoje lata i to trzeba no, podkreślić. No i tak naprawdę, no moim skromnym zdaniem, no po prostu trzeba czekać na Planetside 3. No powinni odświeżyć grafikę, powinni no, zrobić jakiś krok do przodu i wydać Planetside 3. Uderzyć trochę reklamowo, no pójść do przodu, że tak powiem. I myślę, że to jest to, no, na co wszyscy właściwie gracze Planetside'a, nie wiem, czekają albo powinni moim zdaniem czekać, bo... No czy ta dwójka będzie się rozwijała? No myślę, że nie, myślę, że z czasem jednak. Cały czas będzie się zwijała, aczkolwiek no cały czas graczy jest sporo. Naprawdę, no, na tym jednym otwartym kontynencie, czasami są otwarte dwa kontynenty, właśnie, żeby było jasne, w piątki, soboty zawsze są dwa kontynenty otwarte i na obu jest masakra totalna, nie? Że czasami się czeka na dołączenie do określonego kontynentu, bo graczy jest za dużo. Także, no, nie mówię, że tutaj są pustki na serwerach totalne, to absolutnie nie. Ale w dalszym ciągu, no... Gra stoi tak jakby w miejscu. Jest baza graczy, która gra cały czas, ewentualnie tacy gracze, którzy tam odchodzą na jakiś czas, później znowu wracają. No i właśnie tak to wygląda, ale nie ma w dalszym ciągu ludzi, którzy siedzieliby tutaj cały czas. Znaczy cały czas, w sensie, którzy dochodziliby cały czas, no nowi, którzy dochodziliby cały czas, o to mi chodzi. No i dobra, no właściwie trzeba to kończyć powoli. Jakimś podsumowaniem. No i wydaje mi się, że kolejnym takim sporym plusem Planetside'a, o którym powiem, że tak powiem na koniec, jest społeczność. Naprawdę jest tutaj taka no, dorosła społeczność. To nie jest jak w CS-ie, że jak wejdziesz do matchmakingu, to tam no, jeżeli ruskiego 11-latka nie spotkasz, to dzień stracony. Tutaj naprawdę jest solidna, dorosła społeczność. A nawet jak grają dzieciaki, to jednak no, dostosowują się do tego poziomu, który przedstawia, że tak powiem, większość. I to jest moim zdaniem naprawdę spory plus. No współpraca tutaj wychodzi naprawdę fajnie. Ja grałem przez większość, że tak powiem, życia w Planetside solo. I wiem, że sporo narzeka ludzi, że no nie da rady, bo tam nudno, ale no moim zdaniem naprawdę, jeżeli się trafi czasami na jakiś genialny team, no tyle, że angielski jest właściwie może niekonieczny, ale potrzebny. Przy czym ja jeszcze tak na koniec dodam, że grałem sporo na amerykańskich serwerach, no to jednak, no naprawdę, no, co by nie było, Amerykanie mają to do siebie, że się fajnie potrafią organizować, ale no tutaj na europejskich też nie jest źle, także no cóż, kończąc, już to moje skradanie, jak widzicie, i stanie w miejscu, tutaj próbuję zabić inżyniera, ale się nie uda, ale kończąc, to jednak naprawdę gry wam polecam i będziemy grali w piątek, pewnie od 19:00, zagramy sobie multiplayer w Planetside'a drugiego na streamie, zapraszam. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.